Dzień dobry. O, Rafał, a co ty tu robisz? No, idę do pracy. A, no to idź, idź, bo pewnie się śpieszysz, nie? Tak, a dobrze się pani czuje, bo jest pani trochę niewyraźna. O, następny, no. Jeszcze mi powiesz, że może co, mam menopauzę albo, nie wiem, wybuchę gorąca. Okej, okay, to ja będę szedł w takim... No to idź, idź już, no. Do widzenia. Znalazł się. Halo, no niech pani uważa! Co za baba! O cholera. Masz za swoje, durna babo. Dzień dobry. Uderzyła nam pani w auto służbowe. Wszystko tak w porządku? No jak stanęliście, no to tak. Idź już sobie, no. Panowie, ta to pani mnie przed chwilą prawie potrąciła. Proszę cię, nie widziałam cię na oczy. Spokojnie, zapraszamy. Poproszę o dokumenty. Aneta lubi się napić, ale żeby tak ciągle, to nie powiedziałbym. Ale Witek, nie ma dnia, żebym ja jej nie widziała z winem. No, do tego to jej zachowanie, w ogóle cała ta sytuacja jest absurdalna. Witek, gdyby nie miała problemu, to nic by wielkiego się nie stało. Nie, słuchaj, wiem, że Anecie niewiele trzeba, żeby się zdenerwować. Kasia, chodźcie, twoja mama wjechała w radiowóz i kłóci się z policjantami. Co? Jaki radiowóz? Żartujesz? Nie. Proszę o dokumenty. No ale co panowie mi tu wmawiają? No, bo zobaczcie, jak stanęliście. Przecież to ewidentnie jest wasza wina, no. Proszę panią, uderzyła pani w stojący radiowóz. O, uderzyła, ledwo mu stnęła. No, co się stało? Jeszcze raz proszę o dokumenty. Mamo. Co się dzieje? Bardzo proszę, kochamy. Pani uderzyła w stojący radiowóz. No, pan chyba żartuje, co? Proszę pani, to jest standardowa procedura. Wjechała pani w stojący radiowóz. Proszę, dmuchamy. O, wjechała w radiowóz. Proszę. No. Proszę dmuchać. Proszę. No, bo rób to, co ci panowie każą. Narobisz sobie problemów, no nie drocz się z panem. Ile tam jest? No proszę, pół promila, to teraz rozumiem, dlaczego pani wjechała w radiowóz. Mamo! No nie, no ja dzwonię do Mariusza. Nie, absolutnie, Kaśka, absolutnie. Mariusz, nie możesz się dowiedzieć. On ci musi pomóc, rozumiesz? Nie, Kaśka, mamo, nie, proszę. Proszę panią, albo mi pani daje te dokumenty, albo panią aresztujemy. O Jezu, daję je, już daję, no. Kaśka, jak Mariusz się dowie, to cię normalnie zabije i pan mnie zbliżał. Dobrze, jeszcze raz dokumenty. No przecież już daję. Proszę. Dziękuję.